jest jasna. Dla nas sprawa humanowego partnerstwa, dla nas sfery, a także komunika jest jednoznaczna. Oczekujemy, że zostaną usunięte w przestrzeni publicznej. Dzisiaj, w związku z tym, że sprawa jest dla nas jednoznaczna, skierowanie do dotyczących honorowego partnerstwa, on zostanie uwzględniony w dniu dzisiejszej sesji, tylko kolejnej. Rozumiem i szanuję Państwa, proszę prosić Państwo poczekać. Jest to sprawa, która nie wymaga jakiejś dyscypliny, każdy ją rozważa na własnym sumieniu. Natomiast kwestia związana z pomnikiem, kwestia związana z sferem, oczywiście wymaga pewnego rodzaju procedur, które także muszą być zachowane. Rada będzie działała z prawną procedurami. W związku z tym w najszybszym możliwym terminie, czy to na sesji sprzedawej, czy późniejszej, także dla nas jednoznaczne jest, że zarówno pomnik, jak i sfer w przestrzeni publicznej mogą być. Chciałem zakończyć słowami z Ewangelii Świętego Mateusza, która powinna wybrzmieć na tej sali i którą każdy z nas powinien przeanalizować. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście w czynie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak widać, no, chcą usunąć pomnik księdza Jankowskiego z placu. Taką wolę ma Platforma Obywatelska. Honorowego członka NSZZ Solidarność.
Ksiądz Henryk Jankowski był ważną częścią najnowszej historii i wpisał się w gdańską pamięć. Decyzją Rady Miasta Gdańska oto sygnatariuszy porozumień z sierpnia 1980 roku został przed poczet honorowych obywateli miasta, osób, od których mamy prawo oczekiwać wysokich standardów moralności i cnoty. Za sprawą Społecznego Komitetu Zbudowy doczekał się też pomnika oraz skweru nazywanego jego imieniem. Jest więc nie tylko obecny w naszej pamięci, ale także w przestrzeni publicznej naszego miasta. Ksiądz Jankowski nie stronił jednak od kontrowersji. Jest także etap w jego życiu, który pełny jest złych, bardzo złych emocji. Był autorem antysemickich akcji i wypowiedzi. Wielu z nas odpychało szerzące nienawiść, konfliktogenne, pseudoreligijne instalacje drogów państwa. Sam pamiętam pokalającego się w wielkim smutku nieżyjącego arcybiskupa Kozłowskiego, który zbierał antysemickie napisy z grobu pańskiego. Myślę, że do końca życia tego widoku nie zapomnę. To był bardzo smutny. To między innymi zapewne spowodowało, że ksiądz Henryk w końcu niemal całkowicie został opuszczony przez bardzo wielu ludzi. Kościół. W chorobie przeżywał samotność. Pewnie grono świeckich wspierało go finansowo, bo ta osoba, do której się gardzili wszyscy, którzy mieli interesy polityczne, ekonomiczne, w pewnym momencie on zapomnił. Przeżył wielką tragedię, jaką jest samotne umieranie. Teraz jednak w obliczu pojawiających się zarzutów o krzywdę wyrządzoną dzieciom musimy zabrać głos. Jesteśmy bezwzględnie winni zarówno jego prawdopodobnym ofiarom, a także nam samym i naszym dzieciom. Jestem prezydentem naszego miasta, które dumnie nazywa się miastem wolności i solidarności. Jestem więc winien, by chronić dobre imię prawdopodobnie powiat księdza Jankowskiego. Jestem winien zwyczajną ludzką solidarność i okazanie szacunku i współczucia, które przywrócą im godność, które pokażą, że jesteśmy w tym szczycie razem z nimi. Zwróciłem się do księdza arcybiskupa Leszka Sowa jak ludzie z osobistym listem, w którym proszę go jako hierarchę Kościoła o dogłębne zajęcie się wyjaśnieniem wszystkich niejasności związanych z tą sprawą. Zwróciłem się z prośbą o odsłonięcie, o próbę odsłonięcia prawdy, jakby bardzo bolesna ona nie była. Uważam, że będzie to dobrze służyło i Kościołowi, i nam wszystkim. Jak wiemy, wczoraj kuria arcybiskupia zabrała głos. Cytuję. Archidiecezja Gdańska wyraża gotowość podjęcia próby rzeczowego i zgodnego z prawem zbadania wszystkich możliwych aspektów tej sprawy w myśl wytycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczących wstępnego dokazania kanonicznego, a mianowicie, cytuję, gdyby oskarżenie zostało wniesione przeciwko zmarłemu duchownemu, nie należy wszczynać dochodzenia kanonicznego, chyba że zasadnym wydałoby się wyjaśnienie sprawy dla dobra Kościoła. No mnie się wydaje, z koniec cytatu, jako członkowi Gdańskiego Kościoła Rzymskokatolickiego, że dla dobra sprawy tę sprawę trzeba wyjaśnić. I to niezależnie od tego, ile miesięcy, a być może lat, trzeba temu poświęcić, ale trzeba go wyjaśnić, bo inaczej Gdańsk będzie podzielony na dwa obozy. Na tych, którzy są bezwzględnie przekonani o winie księdza Henryka Jankowskiego i
dla tych, którzy będą uważali, że to tylko artykuł i nic więcej. Taka komisja złożona z wiarygodnych publicznie osób jest niezwykle ważna. Też jest ważna i dla zmarłego, ale jak będzie głównie dla samego Kościoła i dla wspólnoty rzeczywistości. Zwróciłem się także do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, by zdemontował, przekazał monument posadowiony w przestrzeni publicznej, który sam zdecyduje o jego przyszłym losie, lokalizacji. Nie może być tak, że najbardziej nawet chwalebne czyny staną się usprawiedliwieniem dla bardzo złych czynów. Wysoka Rado, są też te kwestie, o których tutaj Pan Przewodniczący Bolarski, ale Pani Przewodnicząca Wydańska mówiła, czyli kwestia nazwy skweru, kwestia obywatelstwa honorowego. To wszystko Rada Miasta w swoim namyśle, spokojnie, w właściwym trybie, czasie rozważa. Na pewno jest ważne, bez względu na to, jaką decyzję Wysoka Rada Miasta podejmie w przyszłości w sprawie obywatelstwa honorowego i nazwy skweru, jest to, aby najszczanną operację przedstawić. Myślę intuicyjnie, że dzisiaj większość Gdańszczan jest tym wszystkim przygnębiona, ogromnie zasmucona i pragnie jednego prawa. I każdy, kto przybliży tę prawdę, czy to świecki, czy to osoba duchowna, odegra tutaj niezwykle pozytywną rolę. Bowiem wszyscy czujemy, że jakiś ład moralny został głęboko naruszony, jego przywrócenie może się odbyć tylko za sprawą prawdy. Z drugiej zaś strony gra tu rolę czas. I warto powiedzieć tutaj wyraźnie, że bez względu na upływający czas i Wysoka Rada Gdańszczanki i Gdańszczanki to by pamiętać. A więc apeluję do tych, którzy myślą, że może ta sprawa przysknąć. Nie, ona nie przysknie. To jest zbyt głęboki cierp w sercu tysięcy Gdańszczan. I uciekanie od tego problemu jest bardzo niefrasobliwe, najdelikatniej mówiąc. Po prostu jest nieetyczne. Dziękuję za uwagę. Tutaj klub poparcia na mówicę. No, jak widać, pan Adamowicz postawił sprawę w ten sposób, że mają nad tym tematem wyjaśnić się różne tematy, powiedzmy, muszą być prawda, wyjaśnione, a dopiero wtedy Rada Miasta będzie się tym zajmować. Dziękuję bardzo. Pomorska Telewizja Narodowa, za to Słowem Ziembiński dla Was, Rady Miasta Gdańska, Rady Dzięcistoki też.